Ewangelia Marka, 5 rozdział. Abraham zrobił nam podwalinę. Ewangelia Marka, 5 rozdział. Od 24 wersetu czytamy do 34. I poszedł z nim i szedł za nim wielki tłum i napierali na niego. A kobieta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło, gdy usłyszała wieść o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła się szaty Jego. Bo mówiła, jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z jej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z Niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł, kto się dotknął szat moich? Na to rzekli mu uczniowie Jego, widzisz, jak lud napiera na ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa kobieta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, że jej się to stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A on jej rzekł, córko, wiara twoja uzdrowiła cię. Idź w pokoju. Popatrzymy na kolejną bohaterkę wiary. Chcę, żebyście do tej historii dodali pewien fragment z Ewangelii Mateusza z 9 rozdziału. Zapisujcie to sobie do swoich rozważań. 9:21. Tu jest dopisane o tej kobiecie taka rzecz, jest dopisana. Mówiła bowiem do siebie, bylebym się tylko dotknęła szaty Jego, będę uzdrowiona. Mówiła do siebie. No i w Ewangelii Łukasza dodajmy sobie do tej całej opowieści 8 rozdział Ewangelia Łukasza, werset 47. A niewiasta spostrzegłszy, że się nie może ukryć, podeszła z drżeniem i padłszy przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. Chcę tutaj, żebyście skupili się na sformułowaniu oznajmiła przed ludem, a w Ewangelii Mateusza 9:21 mówiła do siebie. Więc do tej Ewangelii Marka 5:24-34 dodajemy tamte dwa wersety do rozważań i wyciągamy z nich dwie główne informacje. Mówiła do siebie i oznajmiła przed ludem. Chcę, żebyśmy rozpatrzyli kolejną rzecz związaną z wiarą. W tej Ewangelii Marka, w 5 rozdziale, przyjrzyjmy się na werset 25 i 26. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo cierpiała od wielu lekarzy, wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. Brak wiary, zapamiętajcie to, brak wiary lub jej niewyswobodzanie prowadzi do czterech rzeczy. Po pierwsze, długotrwałych cierpień. Długotrwałych cierpień. Po drugie, utraty majątności, pieniędzy, czasu i tak dalej. Po trzecie, osłabienia lub utraty nadziei. Po czwarte, pogorszenia się i tak złej sytuacji. Powiedzieć wam coś? Nas nie stać na to, żeby nie wierzyć. Chcę, żebyście zrozumieli, że te dwa wersety pokazują to bardzo jasno nam. Ta kobieta przez to, że opierała się na naturalnym,
nie wyswobadzała wiary, tak? Doprowadziła do tego, że długotrwale cierpiała, utraciła majątek, osłabła, jeżeli chodzi o wgląd w swoją przyszłość, czyli zobaczyła, że jej przyszłość nie ma sensu. Co to jest? Depresja. Bo czym jest depresja? Utratą nadziei. Rozumiecie? Najprostsza definicja depresji to jest utrata nadziei. Przestajesz mieć nadzieję na lepsze jutro. I po czwarte, jej i tak zła sytuacja pogorszyła się jeszcze bardziej. Stać nas na niewierzenie, ludzie? To jest masochizm. Rozumiecie? Masochizm. Ludzie w ogóle myślą w kościele, że można nie wierzyć. Mówią, co ty będziesz mnie tutaj naciskał? Nie naciskaj mnie. Nie naciskaj mnie. Ja mówię, człowieku, ja ci dupę ratuję. Ty uważasz, że co to jest, że to ja jestem? Zboczeniec oratoryjny, że nie mam co robić w sobotę, tylko ja ci będę mówił takie rzeczy. Ja wiem, że wiara nam wszystkim ratuje życie ludziom. Oznaką jej niewiary było to, że szukała pomocy u ludzi, a nie u Boga. W naturalnym szukała. Gdzie szukała? W naturalnym. Szukanie pomocy do swojego życia w naturalności jest błędem. Możesz na jakimś odcinku życia dostać taką tabletkę przeciwbólową od naturalności. I to na chwilę ci pomoże. To ci na chwilę pomoże. Jesteś samotny. No, naturalnie się zakochasz. Taki lep na zbolałe serce, taki balsami. Rozumiesz? Tylko wiecie, w depresji jest taka fajna rzecz, no nie wiem, czy ona fajna, ale taka ciekawa, że przychodzą euforyczne stany. Niektórzy myślą, jak są zdepresjonowani, że jak przyjdzie taki euforyczny stan to na ciebie, to że u nich jest wszystko dobrze. Ja mówię, przecież po prostu masz w tej chwili górkę, nie? Zaraz cię pieprznie i będzie dobrek. To proste jak konstrukcja cepa, ja znam to od lat. Przewiem, jak w ogóle działa w ogóle fala depresyjna. Jesteś na chwilę na górce, a potem bum, a potem na górce, a potem bum. I to jest całe życie. U jednych to jest tygodniówka, u innych to są miesięczne rzeczy, u innych co parę lat takie coś wychodzi. W tych sytuacjach, kiedy są na górze, oni się tam pobrali, porobili sobie jakieś tam sobie podłubali, a potem zjeżdżają i mówią, wszystko mi się sypie. Ja mówię, zawsze ci się sypało. Zawsze ci się sypało. Tylko miałeś górkę. Rozumiesz? Miałeś euforyczną góreczkę, tak? Tableteczki, proszę ciebie, akurat, proszę ciebie, sobie tam podziałały, wiesz, i tyle, nie? Jak więc zaczęła powstawać wiara w tej kobiecie? Bo to jest bardzo ciekawe. Widzimy na razie patologię. Jak więc powstaje wiara? Werset 27. Gdy usłyszała wieść o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła się Jego szaty. Ona usłyszała o Jezusie. Co ona zrobiła? Ona usłyszała o Jezusie. W Ewangelii Jana 1:1 i 1:14 pokazane jest, że Jezus to jest Słowo Boga. Ona zaczęła wierzyć w słowa wypowiadane o Jezusie i przez Jezusa. Ona zaczęła wierzyć w to. Jezus to słowo. Jezus to obietnica. Jezus to prawda. Od czego zaczyna się budowanie wiary w człowieku? Od tego, że my
Wierzymy w Słowo, że my bierzemy jakieś Słowo, jedno Słowo! Nie milion słów! Niektórzy myślą, że ten milion obietnic, a wie jedną, weź obietnicę, jedną! Działamy odcinkowo, ludzie, rozumiecie? Bóg jest Bóg odcinka. Bóg to jest Bóg odcinka. Bóg to nie jest Bóg, proszę Ciebie, wiesz, Bóg jest nieskończony. Ja mówię, uspokój się. Dla Ciebie Bóg to jest Bóg odcinka. Dla Ciebie Bóg nieskończony to jest nie do ogarnięcia konstrukcja. Weź. W ogóle przestańcie poruszać się w tych sloganach, dobrze? Bo to jest teologia, to jest tak, ludzie są w teologii. Bóg jest nieskończony, ja mówię, uspokój się. Bóg jest Bogiem odcinka. Jesteś tutaj w punkcie A, to teraz Bóg dla Ciebie to jest przejście do punktu B. Takiego Boga sobie poznaj, takiego. Dobrze? Weź sobie taką tabletkę o nazwie Bóg. Odtąd dotąd sobie zrób kurację. Potem zrobisz sobie stąd dotąd, potem stąd dotąd, potem stąd dotąd. To się nie bierze wszystkiego naraz. Ona coś tam słyszą, Jezusie, i mówi, okej. Ja będę o tym myśleć. Ja będę to rozważać. Ja się tam wybiorę. Ja zrobię jakiś ruch. Do mnie często ludzie dzwonią, być może z niektórymi z Was było podobnie. Zadzwoniłeś do mnie, rozmawiałeś. Co mam zrobić? Ja mówię, przyjeźdź na spotkanie. Ale czy możesz mi coś powiedzieć przez telefon? My nic Ci nie powiem przez telefon. Więc zapraszam Cię. Zapraszam na spotkanie. Przyjdź i zobacz. Uczniowie Jana Chrzciciela przychodzili do Jezusa, mówią, Panie, gdzie mieszkasz? Mówi, chodźcie zobaczycie. Chodźcie zobaczycie. Wiecie, że największe przyjaźnie zawiera się w kuchniach, a nie na salonach. Jak już jesteś w stanie z gościem siedzieć w kuchni i jeść, proszę Ciebie, zupkę sobie taką, którą gotujesz dla wszystkich, tak? To znaczy, że to jest przyjaciel. A jak musisz mu przygotować salon, rozumiesz? I wszystko szykujesz dla niego, to znaczy, że jeszcze się obawiasz, że go stracisz. Czyli jeszcze nie nawiązała się między wami przyjaźń. Rozumiecie? Ona zaczęła wierzyć w słowa wypowiadane o Jezusie i przez Jezusa. Początek wiary. Początek wiary. Początek. Spójrz na to, jak uwierzyłeś w to, że Jezus umarł za twoje grzechy. Tak samo musisz wierzyć w kolejne Jego słowa, malutkie, malutkie. Jak bierzesz swoje Pismo Święte, to nie przeladuj jak głupi. Kiedyś byliśmy w takim środowisku pewnym, nie powiem nazwy tej denominacji, bo ja tych ludzi lubię. I oni mieli takie, to nie spotykamy się z nimi, bo to nie szło z nimi żyć. Tu na ziemi się w niebie spotkamy, będzie dobrze nam wszystkim. Ale tu na ziemi nie możemy z nimi żyć. Nie nadaje mi się do tego. Ale to dobrzy ludzie. I ci ludzie, tam była taka jedna osoba i ona taka mówi, w tym roku przeczytam całą Biblię. Słowo honoru. Oni to szczerze mówili, bo dla nich oni czytali Biblię, cały czas czytali Biblię, polegało to na tym, że czytał tą Biblię, wiesz co to chodzi? Nic z tej Biblii nie wiedział. Wszystko. I ona jeszcze powiedziała do mnie wtedy, mówi, i nawet Księgę Liczb przeczytał. I mówi, i Księgi Kronik. Ja mówię, wtedy to mi się to wydawało chwalebne w tamtym czasie. Potem po latach zobaczyłem, mówię, na cholerę to... Po co? Weź kawałek słowa. Weź jedną obietnicę. Weź to wytrenuj w sobie. Weź jeden element. Weź go przetraw. Rozumiecie? Ludzie czasami przychodzą i mówią do mnie tak. Czemu ja tyję? Przecież ja tak mało jem. Ja mówię, dlatego tyjesz, bo mało jesz. Się tyje z jedzenia mało. Nie widzieliście? Są takie różne schematy jedzeniowe. Niektórzy myślą, że mało jedząc. Raz dziennie jem, ja piję. Ja mówię, no tak. A ja jem 7 razy dziennie i bardzo dobrze wyglądam. A ty jesz raz dziennie i ty jesz i obrastasz pójść. Rozumiesz? A ja sobie małymi dawkami.
Ja sobie pójdę i zjem sobie kawałek mięsa, rozumiesz? A ty nie zjesz sobie kawałek mięsa. Tylko ty zeżesz 40 deko kartofli, 20 deko buraków i 30 deko kotleta. Rozumiesz? I ty zjesz sobie taki jeden dzienny posiłek i ty siedzisz potem taki, od razu musisz się strzelnąć. Rozumiesz, o co chodzi? I ty mówisz, i ty się dziwisz, że ty tyjesz. Przyjęcie tej ilości pożywienia do organizmu jest szkodliwe w ogóle na głowę. Człowieku, jak można się tak nażreć? To o tym święty Paweł mówił, żeby nie żreć. Przecież to coś zostanie przez ciebie wprowadzone w 20% do organizmu, a reszta, ona się odłoży. Bo my jesteśmy w ogóle, bo ja uważam, to grzech zrobił, to jest moje takie osobiste zdanie, my jesteśmy, mamy organizm zapobiegawczy. Na czym to polega? Mój znajomy, siedziałem w więzieniu z takim kolegą i mój znajomy, ten kolega opowiadał mi o swoim ojcu alkoholiku, który miał psa. I ten pies, ponieważ wiedział, że ma pana alkoholika, to znaczy on wiedział, że jak pan pije, to mu nie daje jeść. Więc jak pan nie pił, na przykład, i dawał mu jeść, a było to mniej więcej raz na 3 dni, prawda? To ten pies zawsze dzielił sobie rzecz na pół, pół zjadał, pół zakupywał. Taką miał kulturę zachowawczą. Rozumiesz, o co chodzi? I on się potem żywił, tym tu zakopał. W ogóle wiesz. I organizm człowieka tak samo działa. Nafaszerujesz go czymś, to on 20% strawi, a resztę odłoży. Człowiek tyje. Je mało, a tyje. Raz zjadł. To samo jest w duchu. Jeżeli ktoś próbuje ogarnąć całość i mówi szybko, szybko, bo ja nie mam czasu, ja mówię, gdzie się spieszysz, weź się uspokój. Bóg się nie, nie, bo mi powiedzieli, że Pan przyspiesza. Ja mówię, to jest herezja, ja przeklinam te nauczania, że Pan przyspiesza. Pan się spóźnia w ogóle, człowieku. Jest napisane w Biblii, że się spóźnia. Jest napisane w Biblii, że się spóźnia, a nie przyspiesza. Gdzie jest napisane, że przyspiesza, ludzie? Spóźnia się, spóźnia. Bóg się spóźnia, bo mu nas szkoda. To się spóźnia. Cały czas opóźnia swoje przyjście. W ogóle rozumiem, o co chodzi. Bo chce, żeby następni ludzie się nawrócili, a nie on przyspiesza. To głowa ludzka przyspiesza. Bo muszę szybko zrobić, odrobić życie. Życia nie odrobisz. Nie odrobisz życia. Nawróciłeś się w wieku 15 lat, masz życie przed sobą. Nawróciłeś się w wieku 75, masz mniej życia przed sobą. Rozumiesz? Koniec, kropka. Wykorzystaj, co masz. Zrób, co możesz. A więc ona bierze słowo jakieś, coś o nim słyszy i co? I ona zaczyna na tym pracować. Wiara rośnie, gdy pracujesz na odcinku. Bierzesz słowo, bierzesz obietnicę, bierzesz jakiś fragment Bożego charakteru, jakiś fragment Bożego serca, zaczynasz o tym rozmyślać, zaczynasz to wprowadzać w obieg życia, zaczynasz to przypominać sobie. Rozumiesz? Wypisujesz te rzeczy sobie na kartce, na lustrze, na czole, wszędzie, gdziekolwiek. Rozumiesz? Gdziekolwiek. Tak się zaczyna. Ona słucha o Jezusie i słów Jezusa, a jej wiara zaczyna rosnąć. I teraz Mateusz 9:21. Mateusz 9:21. To, co mówiłem, żeby sobie dopisać. Mówiła bowiem do siebie, bylebym się tylko dotknęła szatyjka, będę uzdrowiona. Ona nie tylko słucha o Jezusie, ona nie tylko słucha słów Jezusa na tym krótkim odcinku, który jest jej dany. Ona nie tylko w to wierzy, co słyszy, czyli przyjmuje to jako pewnik. Ona zaczyna wypowiadać to, co usłyszała, i w co uwierzyła do siebie samej. Kolejny krok wzrostu wiary. Co my robimy? Wypowiadamy to, w co my uwierzyliśmy do siebie samego. Nie do kogoś, do siebie samego. Ona mówiła sama do siebie. Ilu z was mówi sami do siebie cały czas? Brawo, niewielu. Bo to się mówi, że się ma schizofrenię. Ale ty musisz mówić sam do siebie. Jak ty nie będziesz mówił sam do siebie, to nie będzie twoja wiara rosła. Rozumiesz mnie? Sam do siebie.
sam do siebie. Kup sobie swoje prywatne lusterko wiary, ustaw sobie te swoje lusterko wiary, napisz sobie, żeby ci nikt nie ruszał, napisz to moje lusterko wiary. Rozumiesz? Żona czy mąż ma swoje, masz swoje, każdy swoje lusterko wiary poniesie na sądzie. Ty masz swoje lusterko, stawiasz i co robisz? Mówisz sam do siebie. Co mówi ona? Mówiła bowiem do siebie, bylebym się tylko go dotknęła, będę uzdrowiona. Takie lustro wymyśliła. Ona uwierzyła w to, że on uzdrawia. Ona uwierzyła w to, że jest moc na nim. I ona teraz sobie takie coś wymyśliła. Wystarczy, a kto jej to powiedział? Nikt. Ona już teraz wygenerowuje ruch wewnętrzny. Zobaczcie, co się dzieje. Informacja o Jezusie, informacja z ust Jezusa doprowadzają do tego, że powstaje w niej jakaś twórcza przestrzeń. I ona mówi, wystarczy, że się go dotknę. Wystarczy mi. I co ona robi? Mówi to, bo to jest chore. Ona musi się sama przekonać. Musisz się sam przekonać. Nikt cię nie przekona. Jedynie myślenie w wierze nie pomoże. Trzeba mówić, masz język. He? Język masz. Bóg ci dał język. To nie diabeł dał ci język. Diabeł by chciał, żebyś nie mówił. Ale to Bóg dał ci język. Ona mówiła sama do siebie. Dotknę się go. Dotknę się go. Dotknę się go. Pamiętam, jak siedziałem kiedyś i byłem chory, miałem bardzo wysoką temperaturę i była taka modlitwa nocna w Warszawie w jednym kościele, a ja miałem prawie 40 stopni temperatury i siedziałem w domu i siedziałem i się modliłem i mówiłem tak, bylebym Panie dojechał do Warszawy, wsiądę w pociąg Panie, pojadę do Warszawy, na to zaczynała się o 11 w nocy ta modlitwa nocna, nie miałem samochodu, była zima, mówię Panie, dojadę do Warszawy. Pójdę na tą modlitwę i oni tam na mnie położą ręce i będę uzdrowiony, halleluja. Bo ja jechałem pociągiem i mi się we łbie kręciło, tak jechałem pociągiem człowieku. Wysiadłem na Gdańskim Dworcu. Nie było autobusu. Lasłem nie wiem ile na piechotę. Rozumiesz? Doszedłem, już się zaczęła. Było wprawdzie w 11:30. Byłem zlany potem, było mi zimno, trząsłem się, ale ja wiedziałem, bylebym to przyjechał. Oni położą na mnie ręce, oni położą na mnie ręce. Rozumiesz? Ona mówiła sama do siebie, bylebym się tylko dotknęła szaty jego, będę uzdrowiona. Ja będę uzdrowiona. Ona tak mówiła do siebie. Musisz mówić do siebie. Mów do siebie. Mów do siebie. Do siebie. Zacznij mówić do siebie. Zanim zaczniesz mówić do innych, zacznij mówić do siebie. Do siebie. Rozumiesz? Do siebie. Określaj siebie takim, jak mówi słowo, które do ciebie dotarło. Takim. Naucz się mówić do siebie. To święta schizofrenia. Niech tak będzie. Niech tak będzie. Niech to płynie w ludziach. Najpierw do siebie. Rozumiesz? W pierwszej osobie liczby pojedynczej. Do siebie. Jestem bogaty. Jestem silny, jestem zdrowy, jestem mądry, jestem zaakceptowany, kocham, jestem kochany. Dlaczego? Bo tak mówi słowo. Jestem dobrym ojcem, jestem dobrą matką, jestem dobrym przyjacielem, jestem namaszczony. Dary duchowe przeze mnie się uwalniają, uzdrawiam chorych, wypędzam demony, czynię cuda. Mów do siebie wiarę. Powiedziała do siebie. Także to jest obce ludziom. Ona zaczęła utożsamiać się z tym, w co uwierzyła. Ona odniosła do siebie każde słowo Jezusa i wiara jej nabierać zaczęła rozpędu. Ruszyła lokomotywa wiary. Kiedy zaczęła mówić do siebie. Mów do swoich organów. Mów do swoich nóg, rąk, serca, oczu, uszu, mózgu. Mów do swojej pamięci. Mów do swojej inteligencji. Mów. Mów. Z
wytwarzaj w sobie. Skoro Bóg coś powiedział, to to jest coś, co w tobie ma istnieć. Rozumiesz? Ludzie, wszystko macie mówić do siebie, co powiedział Bóg. Wszystko. Takie postępowanie spowodowało w niej potężny wzrost odwagi i zaowocowało czym? Krokiem wiary. Żeby robić kroki wiary, które są następnym elementem wzrostu w wierze, trzeba nabrać czego? Odwagi. Odwagi nabieramy przez co? Przez mówienie wiary do siebie. Dokąd? Do momentu przesycenia. Do przesycenia. Do przesycenia. Do przesycenia. Jesteś nieśmiały od dzisiejszego dnia? Mówisz, że jesteś błyskotliwy, że jesteś odważny, rozumiesz? Że w ogóle na twój wygląd, na twój obraz ludzie wszyscy klaszczą. Rozumiesz, o co chodzi? Że twoje słowa są przyjmowane przez społeczeństwo. Rozumiesz? Już mówisz. Ogłaszasz. Wiesz, co zacznie to powodować? Że nie będziesz miał żadnego problemu na przykład z publicznym głoszeniem ludziom. Że wyjdziesz na ulicę i nie będzie żadnego problemu. Tak? I staniesz, bo będziesz wiedział, jaka jest twoja wartość. I nie stanie tam wylękniona mróweczka, tylko stanie tam lew z pokolenia Judy. Rozumiecie? Lew z pokolenia Judy. I tak w każdej dziedzinie życia. W każdej dziedzinie. W każdej dziedzinie. Krok wiary. Marek 4,27. A czy on śpi? Czy wstaje w nocy i we dnie nasienie kiełkuje i wzrasta? On zaś nie wie jak. Podczas wyznawania wiary do siebie, nie wiedząc w jaki sposób, będzie w tobie rosła odwaga do wykonywania kroków wiary. To proste. Przesyć się własnym wyznaniem. Własnym wyznaniem. Własnym wyznaniem. Człowieku. Przesyć się tym. Przesyć się tym. Rozumiesz? Zrób to. Żeby ludzie tylko chcieli zrozumieć te... Czy wy w ogóle wiecie, że kołczowie na całym świecie, nie znający Boga, biorą przykład z tej kobiety? Kołczowie. Popatrzcie, zobaczcie sobie w internecie, jak wygląda coaching w Japonii. Przyjeżdża coach, stają proszę ciebie dyrektorzy, często w garniturach proszę ciebie, i tam jest ta mentalność proszę ciebie podniesionego głosu i krzyczą: jestem najlepszy w tym, co robię! Jestem świetny! Wszyscy mnie słuchają! Hej! Szok. Co oni robią w ogóle? Wiesz, co oni robią? Wyznają słowo wiary. W nich powstaje taka przestrzeń, która jest potem nie do zachwiania. Oni to ukradli z pisma. A działa. Bo to są zasady Boże. Rozumiecie? To jest duchowa rzeczywistość. Wiara przyjęta i wypowiadana do siebie samego powoduje wzrost odwagi. Dlaczego jest napisane, kto słaby, niech powie, jestem bohaterem. Dlaczego to jest napisane? Po co to jest napisane? Po to, żebyśmy co, mieli co, fajną rzecz zapisaną w Biblii? To jest po to, żeby tą rzecz zrobić. Kompleksy ktoś ma. Przyjął wiarą informację, pieśń nad pieśniami przeczytał. Jestem piękny, jestem piękna dla Pana. Patrz się w lustro. Nie wiadomo, co się myli, pieśń nad pieśniami czy lustro. Ktoś tu się myli.
Pieśń nad pieśniami się nie myli. Jesteś piękny dla Boga. Jesteś piękna dla Boga. Jesteś atrakcyjny, jesteś atrakcyjna. Co teraz zrobić, żeby to przełożyć na ludzi? Musisz zacząć mówić o sobie, że jesteś piękny. Że jesteś piękna. Do kogo? Do siebie. Stajesz przed lustrem i zaczynasz. Spektakl jednego aktora. To zapłaci czym? Odwagą w relacjach. Szukasz męża, szukasz żony. W tym stanie, kiedy wiesz, że jesteś piękny, że jesteś piękna, ty zupełnie inaczej będziesz rozmawiał, czy rozmawiała z ludźmi. Rozumiesz? Po 3 miesiącach wyznawania, proszę ciebie, że Cindy Crawford to pentak przy tobie, to ty pójdziesz na to spotkanie, proszę ciebie, i w ogóle i koniec. Bo to nie ma możliwości, żeby się nie podobała. To trzeba być jakimś w ogóle, ja nie wiem, ślepym, żeby się we mnie nie zakochać. Rozumiesz? To emanuje z ciebie! Mówienie wiary do samego siebie generuje odwagę do wykonywania kroków wiary. Kroków wiary się nie wykonuje na dziko. Na dziko ludzie wykonują kroki wiary. Ja mówię, krok wiary zrobiłem. Ja mówię, ty nie zrobiłeś kroku. Leki rzuciłem. Co mam zrobić? Ja mówię, zacznij brać z powrotem. Uspokój się. Czegoś się wściekł z tym rzuceniem leków. Bo mi powiedzieli, że leki rzucił. Ja mówię, to im rozłam. Następnym razem. Kaznodzieją. Rozumiesz? Złam im nos, jak ci ktoś powie, że masz leki rzucić. Rzuć leki wtedy, tak? Kiedy będziesz pewny tego, tak? Że jesteś zdrowy. Nie kiedy będziesz widział, tylko kiedy będziesz pewny w wierze. Rzuć leki. Ja byłem pewny, że nie mam raka, to nie poszedłem do szpitala. Mimo, że był guz na twarzy, tak? Ale ja wiem, że ja nie mam, tak? Zdrowy nie chodzi do szpitala, proste. Jak wiesz, że jesteś zdrowy, to nie bierzesz leków, tak? Ale nie dlatego, że ci ktoś powiedział, nie bierz leków. Bierz leki. I buduj wiarę. I mów do siebie. A potem wykonaj krok, tak? I nikomu na pewno się nie będziesz chwalił tym. Rozumiecie? Nikomu. Nie będziesz chodził i się opowiadał nikomu. Rozumiecie? Bo to nie będzie nikomu potrzebne akurat w tym wypadku. Otóż ten krok wiary uwolnił Bożą moc do jej życia i nastąpiła manifestacja. Natychmiastowe uzdrowienie. 29, 30 werset Ewangelii Mateusza, 5 rozdziału. A więc widzimy 3 podstawowe składowe elementy. Przyjmujemy słowa Boga, rozważamy je na tych odcinkach, na których je przyjmujemy. Krótkie elementy serca Boga. Bierzemy, rozważamy, tak? Następnie to, co w nas powstaje, wypowiadamy do siebie. Wypowiadamy. Dowiedzieliśmy się, że Chrystus stał się ubogim, abyśmy bogactwem Jego byli ubogaceni. Co robimy, kiedy do nas dotarła ta informacja? Kiedy ją przeprowadziliśmy przez system myślowy? Wyznajemy. Co my wyznajemy? No jestem bogaty obrzydliwie. Mam forsy jak lodu. Wszyscy ode mnie będą pożyczać, a ja od nikogo nie będę. Jestem głową, a nie okonem. Moja lodówka jest zawsze pełna. Wywala się z tym. Kupię drugą lodówkę. Kupię sklep z lodówkami. Chcę, żebyście zrozumieli. To zaczynasz wyznawać to, co w tobie się wypracowało. Przeczytałeś słowo, wszystko mogę w tym, który mnie łaskawia w Chrystusie. Właśnie podejmujesz się nowego działania w życiu. Mówisz, aha, mogę to też, bo tu jest napisane wszystko. Wszystko. Piszesz sobie na ścianie kartkę wszystko.
wszystko. Aha, czyli tą rzecz też mogę, tak? Którą właśnie zacząłem. Totalnie nie wiem jak, ale mogę. Co zaczynam robić? Określam się jako mistrza w tej rzeczy. Jestem mistrzem w tej rzeczy i jestem najlepszy. Telefony się urywają, żeby zapytać mnie, jak żyć w tej sprawie. Jestem mentorem dla wielu. Nie dosyć, że sam mam, tak? To jeszcze daję innym. Umiem to zrobić. Potrafię to zrobić. I teraz tego rodzaju produkt, tak? Powoduje, że nabieramy odwagi, aby zrobić krok. Krok, krok, krok. A wiecie, co, czym płaci krok wiary? Cudem. Czyli manifestem wiary. Każdy krok wiary zapłaci cudem. Każdy krok wiary. Nie krok nadziei. Nie sprawdzanie, czy się uda, czy się nie uda. Jak człowieku, tak to ludzki saper chodzi. Rozumiesz, o co chodzi? Się uda, nie uda. Nie, nie, nie. Słowo Boże mówi, niech kroki Twoje będą pewne. Tak mówi Słowo. Pewne kroki robię. Ja nie sprawdzam. Ale pewny krok można zrobić wtedy, kiedy jest odwaga w środku. Jak nie ma odwagi, to się robi, wiesz, takie właśnie kroki, sprawdza się. Zobaczy, czy się uda, czy się nie uda. Jak odchodziliśmy lata temu zagadką z Kościoła Zielonoświątkowego, pastor był dobrym człowiekiem i powiedział tak, jakby się wam nie udało, to zawsze macie powrót. Spojrzałem mu w oczy i powiedziałem, pastorze, wszystko mi się uda w życiu. Rozwinę służbę. Uda mi się. Na pewno. Czy my mieliśmy podstawę do tego? Żadnej podstawy nie mieliśmy. Żadnej. 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 Nasza służba związana była z tym, że chodziłem i swoje świadectwo rozdawałem po drzwiach, ściskałem w ogóle, jak świadek Jehowy tam do tych. Tak o torbu chodziłem też z traktatami. Rozumiesz? Widzieliśmy oczyma wiary. Ale to nie koniec, co się dalej z nią dzieje. Ewangelia Marka 4,33 mówi tak. I w wielu takich podobieństwach zwiastował im słowo stosownie do tego, co mogli słuchać. I dodajmy do tego Łukasz 8,47. Łukasz 8,47. A niewiasta, spostrzegłszy, że się nie może ukryć, podeszła z drżeniem i padłszy przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. Ten cud spowodował potężną przemianę w życiu tej kobiety. Stosownie do tego, co ona, stosownie do tego, jak ona uwierzyła, tak przeżyła. Stosownie do tego, jak uwierzyła, tak przeżyła. Rozumiecie? I teraz, co się w niej pojawia w ogóle? Oprócz uzdrowienia. Po pierwsze, pojawia się w niej bojaźń Boża, której nie było wcześniej. Potężny szacunek do Boga. W ogóle teraz popatrz. Efekty kroku wiary. Zupełnie był to krok niezwiązany z tymi elementami. Ona szła po uzdrowienie. Rozumiecie? A zobaczcie, co powstaje obok. Pojawia się bojaźń Boża. Następnie potężnie wzrasta poznanie Boga. Uwalnia się w niej pewność, że Bóg jej nie odrzuci. Czyli ona w ogóle doświadcza tej miłości osobistej Jezusa i tej relacji z Nim.
Następnie przepełnia ją pragnienie oddawania Bogu czci. W ogóle ona na kolana tam pada. Ona oddaje mu cześć. Następnie następuje rozwój jej życia modlitewnego. Ona jest już człowiekiem modlitwy teraz. Następnie ona się mocno utwierdza w prawdzie. To jest dla niej już rzecz nie do wyrwania. Następnie przychodzi zrozumienie, że ona jest teraz w pewien sposób w zupełnym świetle, że ona jest pewnym symbolem, że ona jest ważna. Jej poczucie wartości rośnie. I co robi? Zaczyna odważnie świadczyć. Ty, Szon, krok wiary. Potężna przemiana związana z tym, że ona zdecydowała. Ludzie, to są mechanizmy. Każdy krok wiary w twoim życiu spowoduje wzrost wielu dziedzin. Wielu dziedzin. Pierwszy raz głosiłaś na ulicy. Już dziś widzisz, że inne dziedziny życia nabrały rumieńców. Tylko dlatego, że po raz pierwszy wzięłaś mikrofon i zaczęłaś głosić. My o tym nie rozmawialiśmy, ale ja wiem o tym, że ty już masz dzisiaj, Ania, dziedziny życia inne w zupełnie innym świetle. Siła twoja wzrosła. Poczucie bezpieczeństwa wzrosło bardzo. Dlaczego? Bo krok wiary był zrobiony. Rozumiecie? To tak działa. To jest mechanizm. To się w ogóle... To nie ma opcji innej. Rozumiecie? Kroki wiary. Ola, 2 lata temu. Jak funkcjonowałaś? Zapytajcie jej. Jaka jest różnica między tym, co było 2 lata temu, a co jest dzisiaj? Rozumiecie? Kroki wiary, zmiany. To powoduje absolutną zmianę wszystkiego wokół. Wielokrotnie działa to jak bomba. To są odpryski, które wszędzie lecą. To, co zrobiła, wprowadziło ją w świętość. Przyjęła słowo, rozważała je na odcinku, na którym potrafiła. Rozumiecie? Nie grzebała głęboko w innych sprawach. Zauważyliście, że ona nie badała pism w innych sprawach. Ona wzięła to, co wiedziała o tym Jezusie. Uwierzyła w to, zaczęła mówić to do siebie aż do przesycenia, następnie zrobiła kroki, bum! I tak we wszystkim, ludzie. We wszystkim. We wszystkim i zawsze. Tylko trzeba to zobaczyć, że to tak działa. Jeszcze jeden werset na tej sesji. Ewangelia Marka 5:34. A on jej rzekł, córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. Bóg mówi do niej, córko. Córko mówi do niej. On tak nie mówił do wszystkich. Pokaż mi jeszcze jedno miejsce, gdzie tak powiedział do którejś kobiety. Tylko do niej. Czemu on to robi? Czemu on mówi do niej, córko? Dlatego, że ona dotknęła serca ojca. Serca ojca dotyka wiara. Kiedy wierzysz, dotykasz serca ojca, rozumiesz?
To jest jedyny kontakt z Ojcem. To nie są emocje. Ludzie myślą, że mogą emocjonalnie dotknąć Boga. To bzdura. To bzdura. Piszą takie książki, mówią emocjonalnie. Ja mówię, człowieku, takich emocji to ja miałem na pęczki w życiu. Na pęczki takich emocji. Rozumiecie? Ludzie mówią, tak się czułem bezpiecznie. Tak mi było ciepło wewnętrznie. A mi się od razu przypomina, jak byłem w świecie. Była Wielkanoc. Pokłóciłem się ze wszystkimi w rodzinie i wszyscy wyszli. A ja miałem 3 kilo mięsa. Kilka butelek dobrego wina. Siedziałem sobie przy tym, pamiętam, boczek, tutaj w ogóle sam siedziałem, sam. Wino w ogóle piłem, oglądałem Ojca Chrzestnego i taki się czułem bezpieczny. Taki czułem się silny. Ja aż płakałem na tym Ojcu Chrzestnym. A dzisiaj to czytam w książkach chrześcijańskich i ludzie mówią, tak mnie Pan dotknął. Ja mówię, pięknie. Serca Ojca dotyka wiara. Ona dotyka serca Ojca. I On mówi do niej, córko. On mówi, córeczko. Nie wierzcie głupotom, proszę was. Bo to, co ludzie przeżywają dzisiaj, wielokrotnie, i mówią, jakie mieli cudowne dotknięcia Boże, to jak o narkotykach miałem. Proszę was. Bez kitu, to jest człowieku. Jakbyś mnie widział, proszę ciebie, jak ja chodziłem na kokainie po mieście, rozumiesz to? Taki się czułem bezpieczny. Bóg mówi do niej, córko. Po drugie, Bóg stwierdza, że to wiara jej w Jego, w Niego spowodowała ten cały proces uzdrowienia. Wiara. On tutaj mówi, że bez tej wiary nie mógłbym ci nic zrobić dobrego. Bez tej wiary nie mógłbym. Ludzie mówią, bez wiary też można coś od Boga osiągnąć, nic nie można. Ludzie mówią, ale są przecież niewierzący, co się o nich modlimy i są uzdrawiani. Dlatego, że chcą. Jak niewierzący do ciebie przychodzi i mówi, żeby się o niego pomodlić, to zostaje uzdrowiony, bo to jest właśnie wiara. To, że przyszedł po ciebie. Jedyny Chrystus, którego on widzi, to ty. I on w ogóle nie wierzy, że jest Chrystus, ale wierzy, ale widzi ciebie i się zgadza, żebyś się modlił. Ja masę ludzi takich uzdrowiłem. Ale to była właśnie ich wiara. To był element wiary. To wiara uzdrawia. Wiara. Bóg uzdrowił, a wiara uzdrawia. Bóg nie uzdrawia. Bóg uzdrowił, a wiarą się to uzdrowienie bierze. Bóg nikogo dziś nie uzdrawia. On uzdrowił. A bycie uzdrowionym jest przez wiarę. Dalej Bóg mówi, że ten jej obecny stan to stan pokoju, szalomu, czyli zupełnego szczęścia. Bóg mówi, dziecko moje, trwając w wierze, będziesz miała absolutny szalom w życiu. Mimo burz, mimo trudności, szalom. I po czwarte, Bóg utwierdza ją w tym, że ten stan to stan stały i napomina, by trwała w tym stanie, by zyskała go, bo zyskała go dzięki wierze, ale może go utracić przez niedowiarstwo. Ludzie, tylko zbawienia nie stracimy. Bo to jest przemiana natury. Wszystko inne przez niedowiarstwo możemy utracić. Wszystko możemy zyskać przez wiarę i przez niedowiarstwo utracić. Możemy iść do nieba albo syci dni, pełni sukcesu życiowego,
albo możemy iść do nieba, puści jak bębny tureckie. A zatem, co ta historia niesie dla nas? Dzięki wierze unikniemy wielu cierpień i niedostatków. Zyskamy upodobanie serca Boga i bardziej do Niego się zbliżymy. Dzięki wierze sięgniemy po Boże cuda i rozwiązania do każdej dziedziny naszego życia. I dzięki wierze staniemy się o wiele bardziej podobni do Jezusa i odniesiemy sukcesy tak, jak odnosił Jezus.